Dobry wieczór, witam na pomeczowej konferencji prasowej. Witam przede wszystkim trenera, gości, witam trenerze, witam Państwa. Zniczy w dzisiejszym meczu remisu 1-1 z Bytomią Bydów. Oceny przebiegu wydarzeń na boisku. Bardzo proszę trenera, gości. Bardzo proszę trenerze. Myślę, że z przebiegu meczu wynik remisowy jest sprawiedliwym wynikiem, bo w pierwszej połowie Znicz miał poprzeczkę, a my w drugiej połowie mieliśmy sytuację Bacha, którą praktycznie można powiedzieć z bramki prawie, że wybił obrońca, także po jednej sytuacji. Byliśmy dobrze przygotowani do tego meczu, ale w pierwszej połowie praktycznie za dużo z tych zadań, które chcieliśmy robić, no niestety nie robiliśmy, dlatego i tych sytuacji brakowało. Wiedzieliśmy, że Znicz na pewno jest dobrym zespołem, który dobrze kontratakuje. To było widać w tym meczu z Motorem Lublin, gdzie dwie bramki praktycznie po kontrze. I widzieliśmy, że jak coś mogą nam zrobić, to właśnie w ten sposób przestrzegałem swoich zawodników właśnie na to, żebyśmy nie dali się przede wszystkim skontrować, a z ataku pozycyjnego byłem przekonany, że nas nie ugryzą i potwierdziło się niestety to, co widzieliśmy. Zostawiliśmy kawał zdrowia na boisku, mamy nowy zespół praktycznie, bo jak wiadomo około 13 osób od nas odeszło, są nowi, młodzi zawodnicy, na nowo zespół budowany i cieszymy się z każdego punktu, dalej pracujemy i chcemy jak najwięcej punktować. Na pewno spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego meczu. To jest bardzo dobry i solidny przeciwnik, który pokazał w pierwszym meczu z Olimpią Grudziądz, że naprawdę gra bardzo solidną piłkę. Ciężko było tutaj nam przebić się przez ten ich mur defensywny, ponieważ tak jak uczulałem zawodników, że 4-4-2 blisko w formację siebie i tutaj liczyliśmy na naszych tutaj boczne sektory i skrzydłowych, aczkolwiek te pierwsze fragmenty meczu pokazały, że naprawdę zaczęliśmy mecz dobrze i tego najbardziej żałuję, że ten mecz był bardzo szarpany, tak jak na Motorze naprawdę zagraliśmy cały mecz bardzo równo, zdyscyplinowanie i solidnie, tak tutaj fajnie zaczęliśmy, potem straciliśmy kontrolę, druga połowa też słabo weszliśmy, a potem odzyskaliśmy przewagę, także tutaj na pewno to mi się nie podobało i chcąc grać o zwycięstwo albo bardziej solidnie w ofensywie czy w defensywie, to musimy grać równiej i to w ataku i w obronie. Natomiast cieszą też zmiany, bo tutaj te cztery zmiany, które zrobiliśmy, naprawdę zawodnicy pokazali dużą jakość i to mnie cieszy, że naprawdę Paweł Tarnowski czy Kuba Górski tutaj, którzy weszli, rozruszali tutaj naszą grę w ofensywie i szkoda, że gdzieś tam nawet w końcówce nie pokusiliśmy się o zwycięstwo, ale mówię, z przebiegu meczu szanujemy ten punkt i co, i trenujemy dalej, przed nami fajny tydzień teraz przygotowań, bo gramy w sobotę w Chojnicach i mam nadzieję, że tutaj ci zawodnicy też kontuzjowani, jak Marcin Radkiewicz czy Paweł Tarnowski, który też dopiero to były jego pierwsze 25 minut, czy Lukas, który dołączył do nas po, można powiedzieć, po jednym treningu, to zaczną naprawdę, wejdą fajnie w ten tydzień i w zespół i uważam, że z tygodnia na tydzień będziemy też wyglądać lepiej, a mówię, ta poprawa tej gry, tej organizacji gry i kontroli całego meczu, to jest nasz priorytet.